Dzień dobry, Michale. Mamy na łączach Michała Hazę. Witaj, Tomasz. Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jesteś na bieżąco w kontakcie z łódzkimi i regionalnymi przedsiębiorcami. Wasza izba nam bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w regionie. Powiedz, co dzisiaj jest najbardziej palące, największym problemem dla biznesu w Łodzi i w regionie? Tak, rzeczywiście, jeszcze raz dzień dobry, dostaję, pracuję oczywiście zdalnie i cała izba pracuje zdalnie. Dostajemy mnóstwo maili, no też dostaję telefony od przedsiębiorców z Łodzi, z regionu. Utworzyliśmy specjalny mail do kontaktu po to, żeby też zapewnić jego poufność pewnych danych. Antywirus @izbaloc.pl. No i komunikujemy się i widzimy, co się dzieje. To chyba nie jest odkrywcze, bo o tym mówią już bardzo mocno media. Sytuacja jest zła. Zaczynamy już nawet identyfikować pewne elementy, wręcz nazwijmy to, paniki gospodarczej wśród przedsiębiorców. No a to bardzo zły objaw. Co jest największą bolączką w tym momencie? W tym momencie największą bolączką jest, żeby powiedzieć w skrócie, zatrzymanie się przepływu pieniędzy, bo pieniądz w gospodarce jest, pieniądz jest także u konsumentów, natomiast sytuacja związana z tym, że przenieśliśmy się do domów, ale to nie tylko to, i z całą taką niepewnością, która jest wokół, powoduje, że zarówno konsumenci wstrzymali swoje zakupy i tu co ciekawe, dostaję informacje również od tych firm, które prowadzą sprzedaż równolegle w internecie. Tej sprzedaży tam też prawie nie ma, co wydawałoby się, że powinna ruszyć w momencie, kiedy ludzie siedzą w domach. Natomiast niepewność co do tego, co nastąpi, taki trochę stan oczekiwania jak przed wojną, kiedy mówimy, no nie wydajemy pieniędzy, powoduje, że przepływy się zatrzymały i to jest ogromnie groźne dla gospodarki. Oczywiście na początku, to wszyscy wiemy, pierwszy strzał w stronę branży turystycznej, horeca, eventowej. Natomiast to już w tej chwili jest znacznie, znacznie szersze. Mali przedsiębiorcy alarmują, że są w stanie, nie mając przecież zasobów takich, którym mogliby na dłużej dysponować, są w stanie przeżyć jeszcze być może tydzień, być może dwa, do końca marca. To bardzo zła sytuacja. Tą niepewność potęguje fakt, że nie widzimy na razie żadnych konkretnych ruchów ze strony, i to mówię z pełną świadomością, ze strony rządzących, ponieważ to tak zwana tarcza antykryzysowa, na którą wszyscy czekali na to wystąpienie pana prezydenta i pana premiera. Na razie okazuje się no, zbiorem jakichś tam bardziej PR-owych niż rzeczywistych pomysłów. Liczymy jeszcze na to, że to się mocno zmieni. Jutro mają być przedstawione projekty ustaw i na to zdecydowanie czekamy. Mamy też przeszykowane już w tej chwili całe pakiety własnych propozycji. Te propozycje przesyłamy do Krajowej Izby Gospodarczej, która z kolei komunikuje się z odpowiednimi ministerstwami. Musimy zacząć brać przykład chociażby z naszych sąsiadów, czy to z Czechów, którzy wprowadzają w tej chwili bardzo poważne, bardzo konkretne rozwiązania, chociażby dopłaty 80% do pensji tam, dla pracowników, tam, gdzie firmy musiały stanąć po prostu. Bierzmy też przykład z Węgrów, tam też bardzo konkretne rozwiązania. No i w tej chwili efekt tej konferencji i tego, co się po niej stało, jest wręcz odwrotny. Przedsiębiorcy widać z jednej strony taką złość i rozżalenie wśród przedsiębiorców, to jest całkowicie uzasadnione,
A z drugiej strony no, rozpoczęły się różnego rodzaju ruchy idące w stronę już myślenia o redukcji zatrudnienia, czy wręcz o zamykaniu firm wobec tego, że no, na razie nie widać niczego konkretnego, co mogłoby te firmy utrzymać w stanie kryzysu. Powiedz nam, ty jako prezes Izby, Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej razem ze współpracownikami, jakie rekomendacje mielibyście dla rządu? Co trzeba teraz koniecznie zrobić w kwestiach przepływu pieniędzy, w kwestiach obowiązkowych płatności, czy podatków, czy ZUS-u, czy innych kwestii, które będą chronić też interesy nie tylko pracowników, ale pracodawców? Jakie są twoje rekomendacje? No mamy przeszkolowany szereg tych rekomendacji, ale może o najważniejszych. Przede wszystkim obciążenia, różnego rodzaju obciążenia fiskalne. Zacznijmy od ZUS-u. To, co w tej chwili jest dostępne, to możliwość bardzo skomplikowanego, podkreślam, przejścia procesu wnioskowania na stronie ZUS o przedłużeniu. To jest proces, który można było przejść dużo wcześniej, bo to jest standardowy formularz, który cały czas na stronie ZUS-u funkcjonuje, gdzie trzeba spowiadać się ze swojej sytuacji finansowej w poprzednich latach z różnego rodzaju rozliczeniami. To jest niemożliwe, żebyśmy w tej chwili w ten sposób działali. Zdecydowanie rekomendujemy możliwość zawieszenia płatności ZUS-u bez wnioskowania. Czyli przedsiębiorca nie płaci ZUS-u za dany miesiąc, może go sobie odroczyć na 3 miesiące i no to już zależnie od administracji, być może powiadamia mailowo o tym ZUS-a, albo po prostu tego nie robi, od tego są konta w ZUS-ie i to wszystko widać. Taka sytuacja powinna być możliwa do końca czerwca, czyli na każdą z kolejnych składek. Potem, żeby to powoli wypłaszczać, ale nie uciąć, przez kolejne miesiące zawieszenie na 2 i do końca roku potem na 1. Proponujemy tutaj, żeby powstały jakieś minimalne, ale jednak odsetki od tego, od możliwości, od tych okresów zawieszonych. Natomiast odsetki te płatne dopiero w przyszłym roku, kiedy zakładamy, że ta sytuacja się poprawi. Po cóż te odsetki? No po to, żeby to nie był kredyt w rachunku bieżącym, czyli że automatycznie wszyscy nie zapłacą, no bo też dbajmy o budżet państwa, ale żeby była to decyzja ekonomiczna każdego menadżera, kiedy jeszcze nie płacę, bo nie mogę, lub już płacę, w związku z tym kiedyś w przyszłości nie będę miał tych odsetek. Obok tego możliwość ubiegania się jako drugie o zwolnienie, czyli o umorzenie konkretnych kwot tychże zaległości w ZUS-ie i tu już wnioskowanie, ale najpierw musimy móc zawiesić i nie zapłacić, by potem procedować z ZUS-em umorzenia już w konkretnych przypadkach. Dalej, podatki. Przede wszystkim VAT. 25 będziemy płacili VAT. Z tym ZUS-em mamy już w tej chwili problem, bo płaciliśmy go w zeszłym tygodniu, część 15, część firm zapłaciła, część nie, licząc na to, że będzie mogła to odroczyć i w tej chwili czeka w kolejce po złożonych wnioskach. Jeżeli dostanie odmowę, to zapłaci normalne, standardowe odsetki i będzie musiała jeszcze to zapłacić. To sytuacja niepewności bardzo zła. Więc te działania muszą być szybkie. Natomiast VAT. Ponieważ w tej chwili 25 będziemy płacić, nasze przedsiębiorstwa będą płaciły VAT za miesiąc luty, kiedy jeszcze mieliśmy w miarę normalną sytuację gospodarczą. Ten VAT w wielu przypadkach się pojawi. Natomiast należy przypuszczać, że w kolejnych miesiącach, czyli VAT płatny w kwietniu za marzec i VAT płatny w maju za kwiecień, nie wystąpi, albo będziemy mieli nadpłaty ze względu na te poprzednie miesiące. W związku z tym chcemy, by była możliwość rozliczenia VAT-u
dopiero, powiedzmy, że dla części firm, na przykład dużych, w kwietniu, natomiast dla MŚP dopiero w maju rozliczenia VAT-u za te 3 miesiące. Jest to też rodzaj zawieszenia. Nie mówimy o tym, że tego VAT-u nie odprowadzimy, natomiast nie chcemy mieć sytuacji takiej, że w tej chwili go nadpłacimy, pozbawimy się płynności i będziemy musieli potem w maju, jak zwykle, zwracać się do urzędu o zwroty, jeśli jeszcze część firm w ogóle będzie się mogła zwracać, bo będzie istniała. Co za tym idzie, musimy przynajmniej przez to półrocze zawiesić, jeśli nie do końca roku, zawiesić split payment i jednocześnie lub też po prostu umożliwić przelewanie środków z konta VAT-owskiego na konto główne. To jest operacja, którą informatycy w bankach są w stanie przeprowadzić w ciągu jednego weekendu, by taka możliwość przelewów była, byśmy mogli korzystać z tego, z tych środków. Chodzi o ratowanie płynności firm, bo to w tej chwili jest największe zagrożenie. Porozmawiamy jeszcze o zabezpieczeniu miejsc pracy i o tym, jak przedsiębiorcy mogą, pracodawcy mogą tutaj współpracować z pracownikami, by z jednej strony ich nie stracić, ale z drugiej strony też, żeby nie ponosić kosztów, które mogą pociągnąć firmy na dno. Tu też musi bardzo dużo się zmienić i muszą być bardzo konkretne propozycje. Przepraszam, ale propozycja mikropożyczek, pożyczek 5 tysięcy dla przedsiębiorców, którzy jeszcze, czyli do 9 osób zatrudnionych, zaraz sobie to przeliczmy, którzy jednocześnie w związku z tą pożyczką zagwarantują utrzymanie zatrudnienia, to propozycja, nie chcę powiedzieć, że śmieszna, ale zupełnie nieodpowiedzialna i zupełnie nieuzasadniona ekonomicznie. Powiedzmy, że jeśli mam jednego pracownika, to mając to 5 tysięcy i wszystkie związane z pracownikiem koszty, to mnie to odracza być może o miesiąc jego funkcjonowanie w firmie. A co jeśli mam 2, a jeśli mam 9? Oczekujemy tu bardzo konkretnych propozycji, konkretnych nie tyle pożyczek, chociaż nieoprocentowane pożyczki też powinny się, taka oferta powinna się pojawić, ale w zupełnie innej skali, ale dopłat do utrzymywania miejsc pracy. Kolejną naszą propozycją, w związku z tym, że część zakładów musi zatrzymać, czy część firm wręcz zostało tego zmuszonych, zatrzymać pracę, jest możliwość wysyłania pracowników na bezpłatne urlopy do 2 miesięcy. Można to zrobić wtedy rotacyjnie, czy wysłać częścią pracowników pracować. I teraz czego oczekujemy od rządu, że w to miejsce on tym pracownikom wypłaci zasiłki w wysokości minimalnej płacy netto, czyli 1774 zł. Proponujemy tu kwotowo, to jest kwestia też takiego trochę solidarnego zachowania się w momencie kryzysu, czyli nie, że menadżer dostaje 10 tysięcy siedząc w domu i ktoś, kto był sprzedawcą w markecie, dostaje 5 razy mniej, tylko żeby ta stawka była identyczna, to jest taka trochę stawka, zasiłek, stawka na przetrwanie, która jednocześnie umożliwi, da trochę oddechu firmom. Bo o co w tym wszystkim chodzi? O to, byśmy za te parę miesięcy, kiedy wszystko, ta cała zła sytuacja się zakończy, byśmy mogli wrócić do istniejących firm z funkcjonującymi pracownikami, z określonym zasobem ludzkim i móc zacząć nadrabiać straty w gospodarce. Jeśli tego nie zrobimy, firmy się rozpadną, ludzie potracą pracę i tak naprawdę, jeśli w tej chwili nie położymy tych pieniędzy, będziemy musieli, państwo będzie musiało położyć ich dużo więcej po to, by wypłacać ludziom zasiłki w związku z bezrobociem. Porozmawiam jeszcze o tych przedsiębiorcach, którzy na przykład korzystają z lokali, czy to miejskich, czy prywatnych, z najemcami nieruchomości.
Jak takim firmom możemy pomóc? To są kolejne nasze działania, które planujemy. W tej chwili już tworzymy apel do, przede wszystkim tworzymy apel do najemców. Ja już z niektórymi miałem okazję rozmawiać, przepraszam, do wynajmujących, do właścicieli nieruchomości komercyjnych różnego rodzaju. Już z niektórymi miałem okazję rozmawiać. Taki trochę apel solidarnościowy, ale też i ekonomiczny, by wprowadzili mechanizmy z jednej strony obniżające stawki czynszu okresowo, a z drugiej możliwości rozłożenia ich na różnego rodzaju płatności, nazwijmy to ratalne. I tu jest zrozumienie ze strony właścicieli nieruchomości komercyjnych, którzy niby z jednej strony są w sytuacji luksusowej, no bo jakby u nich się nic nie dzieje. Natomiast część firm, chociażby w biurach, tam nie ma nikogo, nikt nie funkcjonuje, te biura nie są wykorzystywane, a czynsze trzeba płacić. Oni rozumieją, że jeżeli ten stan potrwa i ci ich najemcy poupadają, to oni za jakiś czas będą mieli taki sam kłopot, jak inne sektory w gospodarce. Natomiast tu w drugą stronę pojawia się no, propozycja, żebyśmy poszli w stronę Krakowa. Kraków dziś bodajże ogłosił już pewne wsparcie dla przedsiębiorców, gdzie Rada Miejska zdecydowała o tym, że będą obniżone obciążenia podatkowe w podatku nieruchomości. Chcemy wnioskować do miasta, by oczywiście te same ruchy, co właściciele prywatni zrobił w swoich, swoich nieruchomościach komercyjnych, to z jednej strony, a z drugiej, by przygotował pakiet obniżek podatku od nieruchomości dla tych właścicieli nieruchomości, którzy z kolei będą przedsiębiorcom obniżali stawki czynszowe. To jeszcze porozmawiajmy o tym, co jest bolączką firm produkcyjnych, czyli zachowanie łańcucha dostaw towarów, półproduktów. No to jest nie tylko firm produkcyjnych, ale to jest... To za chwilę będzie problem wszystkich, również sprzedawców, również firm handlowych. Musimy bronić łańcuchów dostaw, musimy przede wszystkim bronić firm produkcyjnych. Jeśli przestaniemy produkować, nasza gospodarka się skończy. W związku z tym my proponujemy i o to dobijamy się już od jakby kilku dni. Apelujemy o zrobienie specjalnej ścieżki procedury sanitarnej z wyznaczonymi w każdym województwie odpowiednimi do tego ekipami, które będą w bardzo szybkim czasie w stanie dojeżdżać do zakładów produkcyjnych, tych, w których stwierdzono przypadek zarażenia. O co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy byli w stanie bardzo szybko pobrać próbki od całej załogi, która powiedzmy była na tym, na danej zmianie, czy też w ogóle od całej załogi, zastosowania jedno-dwudniowej, nazwijmy to maksimum 48-godzinnej kwarantanny domowej i uzyskania zwrotnie imiennych wyników po to, byśmy mogli przywrócić do pracy wszystkich tych, którzy zarażeniu nie ulegli. W tej chwili mamy takie sytuacje, że już pierwsze zakłady, mieliśmy problem w BSH, są zamykane, dlatego że w zakładzie pojawia się osoba, która okazało się, że jest zakażona. Czy zakaziła wszystkich? Prawdopodobnie nie, ale ponieważ nie ma możliwości zbadania tego, produkcja w takich sytuacjach staje. Nie możemy do tego dopuścić. No i jeszcze dochodzi problem transportu międzynarodowego, prawda? Który tak, też oczywiście. Tknął na granicy. Tutaj jestem w kontakcie też z firmami logistycznymi i monitorują mi tutaj no bardzo ciężkie sytuacje. Kolejki widzimy w telewizji, widzimy wielokilometrowe kolejki na granicach. Brakuje wydzielonego pasa dla transportu towarowego i zupełnie innych procedur niż dla wszystkich pozostałych przekraczających granice. Wydaje się już całkowitym szaleństwem to, co w tej chwili się dzieje, czyli że traktujemy tak samo kierowców tirów, jak ludzi wjeżdżających do Polski jakimś tam sobie busem, czy wracającym z urlopu, z którego próbują wrócić. O co chodzi? Odsyłamy na przykład kierowców
obcokrajowców na kwarantannę. A w naszych przedsiębiorstwach lub też z dostawami do naszych przedsiębiorstw jeżdżą Litwini, Łotysze, Ukraińcy. Za chwilę sparaliżujemy dostawy i będziemy mieli ogromny, ogromny problem. Z tym trzeba natychmiast coś zrobić. To podsumujmy te działania rekomendowane przez Was i podsumujmy jeszcze, czy wskaż to, co Wy jako Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa proponujecie łódzkim przedsiębiorcom. Znaczy działania, no nie chciałbym jakby powtarzać, mówimy o, na dobrą sprawę, pięciu chyba takich miejscach, czyli z jednej strony to są obszarach, tak? Z jednej strony mamy wszystkie działania w związku z obciążeniami fiskalnymi i płynnością firm, i które powinny się zadziać w ciągu paru dosłownie dni. Z drugiej strony te działania związane ze zmianami w prawie pracy i z różnego rodzaju dopłatami do pracowników. Z trzeciej strony... Rozmawialiśmy o czynszach, prawda? Czyli tak. Pomoc ze strony czy to samorządu, czy to właścicieli nieruchomości. I oczywiście cały problem produkcji i też handlu, czyli linie produkcyjne zachowane i łańcuchy dostaw, które też są przecinane głównie na granicach. Musimy mieć maksymalnie do czynienia, musimy wszystko maksymalnie upraszczać. To jest przede wszystkim najważniejsze w tej chwili. I administracja, cała administracja musi zrozumieć, że w dobie działania kryzysowego wiele rzeczy musi dziać się z automatu, a nie może dziać się w sposób powolny poprzez różnego rodzaju właśnie zgłoszenia, rozpatrzenia, komisje, wnioski, bo my takich terminów nie przetrwamy jako przedsiębiorcy. Natomiast wspominałeś o tych różnego rodzaju rekomendacjach. My cały czas i tutaj w razie czego zachęcam przedsiębiorców do ewentualnego zapisywania się czy też pisania na tego maila antywirus@izbaloc.pl. Rozsyłamy do naszych przedsiębiorców rekomendacje i powiadomienia o tym, co się dzieje, co się zmienia. Wśród tych rekomendacji są informacje, co już można zrobić w obecnej sytuacji prawnej. Na przykład możliwości wykorzystywania pracy w godzinach nadliczbowej ze względu na definicję szczególnej potrzeby pracodawcy, wykorzystanie zaległych urlopów z 2019 roku. No to są takie na razie niewielkie ruchy, ale pokazujemy, co można robić bez zmian chociażby w prawie pracy. Ostrzegamy też, tu apelujemy do kadry menedżerskiej, właścicieli firm, że warto zastanowić się nad ustanowieniem odpowiednich pełnomocnictw. Dlatego, że jeżeli to zarażenie będzie dotyczyło w pewnym momencie, a może kadry menedżerskiej, możemy nie mieć osób, które są w stanie, przede wszystkim są w stanie jakby podpisywać odpowiednie dokumenty i podejmować decyzje. No myślmy też o procedurach zastępczych po to, żeby zarządzania w firmach się nie zostało zakłócone. To na koniec poproszę Cię jeszcze tylko o to, żebyśmy mogli spotkać się jutro, bo jutro pewnie będziemy mieli rozstrzygnięcia ze strony rządu. Po jakiejś wstępnej analizie, czy jesteś gotów uczynić swój komentarz właśnie ze swojej pozycji jako prezesa Dużej Izby Gospodarczej, czy możemy się jutro spotkać i poprosić tak, Cię o taki oczywiście. Komentarz? Tak, oczywiście, spotkajmy się, no i trzymajmy kciuki za to, żeby te propozycje, które się pojawiły jutro, ze względu na to, co się dzieje w sieci i w mediach, ze względu na wszystkie apele, które kierujemy, żeby te propozycje były diametralnie inne od tego, co usłyszeliśmy na konferencji prasowej, żeby była to bardzo konkretna propozycja konkretnych ustaw i konkretnego wsparcia. Ja jeszcze na koniec zaapelował do naszych przedsiębiorców, żebyśmy my też zachowywali się wobec siebie
solidarnie. Jest solidarność wewnątrz firm, jest solidarność w społeczeństwie. Widzimy, że Polacy umieją się zachować. Natomiast pamiętajmy też, żebyśmy wywiązywali się z podpisanych dotychczas kontraktów, żebyśmy nie wykorzystywali, a są takie pojedyncze niestety przypadki, wykorzystywali sytuacji epidemii do tego, by nie wywiązywać się z jakichś płatności, zobowiązań, które możemy zrobić, lub też przyjmowania dostaw, które możemy przyjąć, a nie robimy tego dlatego, że próbujemy coś ugrać na koronawirusie. Nie róbmy tego, bo takie rzeczy i tak wcześniej czy później do nas wrócą. Gospodarka to naczynia połączone, więc tu solidarność firm i współdziałanie jest bardzo ważne. Ja powiem, że widzę takie przejawy solidarności, jak chociażby, o dziwo, wcześniejsze płatności spływające z niektórych firm. Sam też już takie poczyniłem, zakładając, że być może przyspieszenie obiegu tego pieniądza, jeśli on jest akurat, jest dostępny u tych firm, których jest dostępny, może pomóc innym, którzy w tym momencie z tą płynnością mają większy kłopot. Pomagajmy sobie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, że mogliśmy przeanalizować sytuację i liczymy na jutrzejsze spotkanie, jutrzejszy komentarz. Przypomnę tylko, że mieliśmy okazję porozmawiać z Michałem Hazę, prezesem Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wielkie dzięki. Dziękuję, Tomaszu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.